Znajdujemy się w części zakładu zwanej częścią galwanoplastyczną. Tutaj wykonujemy korpusy do naszych produktów, główne korpusy metalowe z miedzi elektrolitycznej, między innymi do opraw Kopernika i innych ksiąg stylowych. Oczywiście to jest już kolejny etap. Zaczyna się to wszystko w pracowni, gdzie powstaje koncepcja. Do opraw Kopernika robiłem różnego rodzaju rysunki, szkice podstawowe. No, tu na przykład jest taka ogólny zarys. Po prostu tutaj jest układ heliocentryczny przedstawiony, Kopernik, podpis Kopernika, konwalia jako znak potwierdzający, że on był również medykiem. Jakaś wstęga, w jaki sposób będzie to podpisane, no i co? I oczywiście dom Kopernika z Torunia, z ulicy Kopernika. I efekt finalny pierwszej strony już tak po wymyśleniu mniej więcej wygląda tak. Oczywiście to są pomysły z kamieniami, tu jest inna wersja i to oczywiście to została ta, która jest tutaj. Kamienie mocowane w różny sposób, to tak, to w zasadzie spowodowało, że ustalono, jaki będzie przód. Tu jest tylna strona i na niej jest cały układ heliocentryczny pokazany. I oczywiście dla astronoma to jest wszystko jasne, ale ja tego nie widzę jako astronom, tylko jako osoba, która plastycznie ma to opracować. No i nie wiedziałem, jak to można, co tu można obrócić, jak można te napisy dać. O, one są u Kopernika w rękopisie przedstawione dokładnie, tak jakby radius rozchodził się od Słońca. I mi to nie pasowało, nie mogłem nic zmieścić. No i zapytałem profesora Drozynera, to jest wybitna postać w świecie astronomii, jeden z najwybitniejszych astronomów na świecie, a jednocześnie jest osobą najważniejszą w astronomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i dzięki jego wspaniałemu sercu i przychylności mogłem skonsultować to wszystko, bo tu akurat najszybciej bym błędy mógł zrobić. Teraz jest do obrobienia część woskowa modelu. Z tego będzie robiona forma. To oczywiście ułatwienie, żeby twarz Kopernika była lepiej wycinana, to własny sposób na uproszczenie. Pracuję w wosku, który nie zmienia swojej objętości po ostygnięciu. Oczywiście po wykonaniu tych detali korpusów, czyli tego podstawowej części artykułów, jest to obrabiane w różny sposób, to znaczy najpierw mechaniczny, ludzie ręcznie opracowują, wykonują, wycinają metaloplastycznie i w każdy różny sposób dostępny te konkretne detale, potem to wszystko jest łączone. Po skończeniu składania metalu jest normalna obróbka, tak jak wszystkie te artystyczne rzeczy. Oczywiście jest to galwanicznie obrobione, srebrzone, złocone. No i następnie jest to polerowane w różny sposób, ręcznie, żeby osiągnąć efekty starości tego metalu, bo to są zresztą różne wymagania są. Klienci jedni chcą detale mniej stare, drudzy chcą bardziej postarzone, inni chcą całkiem świeże, żeby wyglądały jak dosyć współczesne, ale w formie starego artykułu antycznego. No i to wszystko po skończeniu już jest montowane, składane, to znaczy zdobimy to różnego rodzaju kamieniami jubilerskimi, różnego rodzaju meteorytami. Pracochłonna robota, wykonywanie, klejenie, składanie kilkunastu ksiąg, których każda na przykład kilkaset kamieni, 300, 200, 300, kilkadziesiąt musi mieć zamocowanych i oczywiście z gwarancją, że one nie wypadną. To jest bardzo, bardzo precyzyjna i pracochłonna robota, a poza tym no, trzeba to polubić, bo kamienie nie są rzucone tak jak ziarno dla kur, tylko mają swoje miejsce i kolor i wymiar, gabaryt i tak dalej, i tak dalej.